Talk Show. No więc witam wszystkich na naszym cotygodniowym The Wattpad Talk Show. Dzisiejszym gościem jest Sara Hargrave, czyli Agnieszka. Cześć, witamy Cię. Cześć, cześć wszystkim. No więc udało Ci się, tak? Udało Ci się wydać. No i mamy do Ciebie z tego względu sporo pytań a propos czasu niepogody i ogólnie tego procesu wydawniczego, jak to wyglądało. No i takie pierwsze pytanie to myślę po prostu, kiedy ten czas niepogody po raz pierwszy pojawił się w Twojej głowie i czy ta wersja różniła się od tej, którą obecnie znamy, tej wydanej wersji? Znaczy tak, tu wypadałoby w pierwszej kolejności dodać, że ja w ogóle czasu niepogody nie planowałam z początku i w zasadzie powstał z prostej, bardzo prozaicznej przyczyny tego, że zmęczyłam się tekstem, nad którym pracowałam, chyba to znamy wszyscy. Tak mnie ten tekst zmęczył, że stwierdziłam, no kurczę, może po prostu usiądę spontanicznie i zacznę coś pisać. I to był też moment, kiedy dołączyłam do Wattpada. W zasadzie Wattpad, można powiedzieć, że się przyczynił do tego, że ta książka w ogóle powstała, bo chciałam mieć jakieś miejsce, gdzie mogę sobie spontanicznie coś napisać. Nie będzie to jakieś bardzo zobowiązujące, a przy okazji będę miała jakiś oddźwięk, że tak powiem, reakcję. Jeżeli chodzi o sam pomysł, to ciężko mi jest powiedzieć o jakimś takim momencie. To było bardzo takie spontaniczne, bo zaczęłam publikować chyba w styczniu 2018. Jakoś tak usiadłam i zaczęłam po prostu, wylałam z siebie prolog i zaczęłam gdzieś za tym iść. To nie miało na początku jakiegoś konkretnego kierunku, bardziej sprawdzałam, w jaką stronę to pójdzie, bo ja też nie lubię sobie za dużo, czy lubię mieć zarys, co już odkryłam w trakcie, tak w zasadzie, bo jeżeli chodzi o sam sposób pracy, to może się zmieniać, ale dopiero po czasie jakby wiedziałam, gdzieś wybadałam, w jaką stronę to zmierza i chciałam po prostu sobie spontanicznie coś tworzyć. Tak to mniej więcej poszło, a jeżeli chodzi o to, czy ta wersja wydana się bardzo różni, to były w niej niektóre dość duże zmiany, natomiast sam człon fabuły, on jakoś bardzo, bardzo się nie zmieniał. To były bardziej sceny, które ja gdzieś tam wycinałam, gdzieś tam nie grały, coś było niespójne, coś było nielogiczne. Bywało, że chyba z dwie albo trzy takie duże sceny, w tym końcową w ogóle pisałam całe akapity na nowo. Okej, okay, no myślę, że to jakby odpowiada na to pytanie jak najbardiej. A w ogóle, jeśli mogę zapytać, jakie były te zmiany redakcyjne? Właśnie, co się może zmieniło dokładniej, tak? Jakbyś mogła powiedzieć, zdradzić nam? Czy takie pierwsze zmiany to były jeszcze przed wysyłką do wydawnictw, bo mam zaufaną osobę, która gdzieś tam sama pisze i czytała to, co ja pisałam. Ona mi dużo, dużo pomogła. Jest to Ania Stańczyk na Wattpadzie, bodajże pod nazwą Modliszka, ale nie publikuje tam dużo. W każdym razie Ania mi bardzo, bardzo w tym pomogła i wyszła jakaś sekwencja, na przykład snu, który był tam z Nyro, jeżeli ktoś kojarzy, jeżeli ktoś czytał. Snu, który był de facto gdzieś tam wprowadzał jakąś nielogiczność do fabuły. Nie wszystko było jasne. Starałam się jakby tak tekst bardziej wyostrzyć, żeby nie było jakiegoś miejsca na jakieś dopowiedzenia i żeby nie mącić całej tej fabule. Była zmieniana w ogóle ostatnia scena, ostatnia scena. No nie będę mówić, bo bym może za dużo zaspoilowała, ale musiałam ją w ogóle przebudować. Był też środek zmieniany, jedna scena z Rianną, którą musiałam. Nie będę mówić co dokładnie, ale. Nikomu, bo wiadomo, może ktoś nie czytał i spoilerów tutaj. Jasne, jasne. Nie no, było parę takich większych rzeczy, które się zmieniały, ale to nie było tak, że w ogóle w trakcie nagle redakcji zupełnie w inną stronę mi poszła fabuła. Starałam się bardziej wyostrzyć ten tekst, wyostrzyć tą fabułę i pozbyć się takich zapychaczy. Ogólnie po redakcji 20 stron tekstu mi poszło do kosza.
do takiej redakcji, gdzie jeszcze też ją orałam po raz kolejny właśnie z Anią, która mnie przy okazji gdzieś tam redakcję też wspierała, więc no, trochę tego było, ale to nie były jakieś drastyczne zmiany. No właśnie tak zahaczając, bo wspominasz właśnie o Ani, to tutaj mam takie pytanie, co lub kto pchnął cię do tego marzenia o wydaniu? Czy może właśnie to była ta znajoma, czy tak gdzieś w głębi duszy już dawno marzyłaś o tym wydaniu? Oj, oj, to było w sumie bardzo dawno temu, bo to gdzieś tam się w człowieku zrodziło w liceum, czyli jak miał, nie wiem, 17-18 lat. Ja teraz wypominam sobie wiek, ale mam 29, już 30 za pasem, więc to jest takie długo, długo pielęgnowane marzenie. A wzięło się z tego, że gdzieś tam to pisanie zawsze mi towarzyszyło, ale też chciałam się utwierdzić w tym. I tutaj jest zawsze, dlatego zwracam uwagę, jakby co dla nas znaczy wydanie, bo dla mnie w tamtym czasie wydanie miało być potwierdzeniem tego, że ja umiem pisać. I że po prostu to, co ja piszę, się nadaje do tego, żeby skończyć w papierze. I myślałam, że jeżeli zostanę wydana, to nastąpi weryfikacja tego, czy ja jestem pisarzem. Więc to mniej więcej z tego się też wzięło. Oczywiście widziało się te książki na półkach, no chciało się, z takiej prostej, po prostu to było marzenie, ale też takie chęć udowodnienia sobie, że potrafię, że ktoś to doceni, że to wszystko pójdzie w świat, że tak powiem. I no, nie powiedziałabym, że to jest jakaś konkretna osoba, to po prostu gdzieś tam po drodze mojego pisania się zrodziło, zachciałam po prostu, żeby to poszło do szerszej publiki. Okej, czyli tak trochę tutaj jak my wszyscy chyba gdzieś takie Tak. marzenia siedzą. Okej, a czy mogłabyś powiedzieć nam, jak wyglądała Twoja droga przygotowań tekstu od momentu decyzji o wydaniu, a wysłaniu tych projektów do wydawnictw? Jeżeli chodzi o sam tekst, to ja w ogóle to jest kawał czasu, bo ja, jeżeli dobrze pamiętam, to na Wattpadzie zaczęłam go pisać w styczniu 2018, a skończyłam maj 2019, czyli tekst powstawał 1,5 roku. Ja sobie pozwoliłam temu tekstowi odleżeć i ja to w ogóle bardzo polecam, bo dobrze wiem, że tuż po napisaniu jesteśmy tak emocjonalnie związani z tekstem, że ciężko jest nam cokolwiek zmieniać. Bardzo często się opieramy, nawet jeżeli myślimy, że nie będziemy się opierać i że będziemy wiedzieć, co jest dla naszego tekstu najlepsze, to najczęściej nie wiemy, bo jesteśmy po prostu tak emocjonalnie związani z tą opowieścią, którą snujemy obecnie, że lepiej jest dać temu wszystkiemu odleżeć. Więc ja w tym maju 2019 ten tekst zostawiłam na dłuższy czas. Potem go trochę przeorałam właśnie z Anią. I lipiec, czyli 3-4 miesiące później, zaczęłam dopiero wysyłać do wydawnictw, jak się upewniłam, że wszystko jest wygładzone. I jeżeli chodzi o same przygotowania, no to one się poza tymi moimi własnymi przygotowaniami, które w ogóle polecam robić z zaufanymi osobami, i też samemu po odleżeniu tego tekstu, żeby się od niego odzwyczaić i widzieć, dzięki temu się widzi więcej. To jakieś 3 miesiące przed właściwą premierą książki, 3-4, to był, niech pomyślę, jakoś lipiec, sierpień, a ja miałam premierę w listopadzie, czasu niepogody. Wtedy weszła już redakcja z redaktorem wyznaczonym przez wydawnictwo. To była kwestia miesiąca, półtora i ja po prostu siedziałam po nocach, orałam, jeszcze więcej orałam i po tym też, że ten tekst odleżał w przerwach, mogłam więcej wyciąć i sobie na to pozwolić. Więc tak to mniej więcej wyglądało i po redakcji lipiec, sierpień weszła jeszcze korekta, która była we wrześniu, de facto 2 miesiące przed premierą. Tak to mniej więcej wyglądało. No, naprawdę przeorany, poprzerzucany, jak naleśnik z każdej ze stron, usmażony. I pewnie no, zakładam, że po tym czasie teraz całym i tak bym spojrzała na ten tekst i widziałabym jeszcze całą masę rzeczy do poprawy, bo
to się tak na początku wydaje, że to się da wszystko skleić, żeby od razu to zrobić takim do super wydania, a potem się okazuje, że jeszcze tu jest dziura, tu jest coś nie tak, tu coś poszło nie tak, albo się po prostu zwyczajnie rozwinęło jako pisarz i widzi się więcej. Okej, dobra. A takie w sumie pytanie myślę, że też dosyć ważne, bo do ilu w ogóle wydawnictw wysyłałaś Czas Niepogody? Do kilkunastu. To było 16, 17. Do kilku takich kolosów wydawniczych bym powiedziała, jak na przykład Zyski SK, tak? Czy Fabryka Słów, co do których nie miałam za bardzo złudzeń, że odpiszą, bo no, mają pewnie duży przemiał. I były też takie mniejsze jak Genius Creations, ich te wszystkie podwydawnictwa, w zasadzie to bezpośrednio do Inany. No tak, kilkanaście spokojnie. Właśnie jest pytanie tutaj od naszych słuchaczy, na jakiej podstawie właśnie dobierałaś te wydawnictwa, do których wysyłałaś tekst? Ja miałam tę szaloną okazję pójścia do Empiku niepandemicznego i przejrzenia wszystkich grzbietów książek. To była gdzieś tak, po pierwsze się zastanowiłam, jakie ja sama książki czytam. Jeżeli siedzicie w tym gatunku, to warto sięgnąć po książki z waszej półeczki, zobaczyć, które wam się podobały, też spojrzeć na przykład na okładki, jeżeli to jest dla was ważne. Takie najbardziej wam bliskie wydawnictwa, które wiecie, że tworzą, które wydają książki z tego gatunku. A tak poza tym to przejść się, a w tym wypadku pandemicznym niestety, przejrzeć w internecie przez gatunek, przejść. No tak, empiki działają, to prawda. Ale różnie bywa z tym macaniem. Różnie bywa z macaniem. W każdym razie, żeby po prostu przejrzeć w gatunku te książki, jakie to są wydawnictwa, albo loga na tych z własnej biblioteczki i na tej zasadzie się zastanowić, czy są takie wydawnictwa, które są mi najbliższe, czy są jakieś, można sobie podzielić je na pierwszej kategorii, drugiej, takie, które najbardziej nam zależy, jakieś, albo takie, wiecie, kolosy, no bo fajnie, wiadomo, byłoby trafić gdzieś do Fabryki Słów i tam błysnąć od razu, wiecie, czerwone dywany przed wami rozwijają, sypną brokatem i te sprawy. I po prostu sobie wylistować i posortować jakoś, się zastanowić. Okej, tutaj też jest takie pytanie, w jaki sposób wyglądało to przesłanie propozycji wydawniczej? Czy po prostu był przesłany sam tekst, czy też jeszcze krótka notka biograficzna i jak to mniej więcej wyglądało? No to jest tak, jak już sobie wylistujecie wszystkie te wydawnictwa, już będziecie wiedzieli, że one wydają głównie ten gatunek, a dobrze jest się w ogóle upewnić co do tego, bo żeby nie wysyłać po prostu do wydawnictw, które się nie zajmują waszym gatunkiem. Po tym zaczęłam przeglądać strony tych wydawnictw i szukać zakładek, które służą właśnie temu kontaktowi z wydawnictwem poprzez wysyłkę propozycji wydawniczej, bo generalnie taki standardowy pakiet, jeżeli chodzi o wysyłanie propozycji wydawniczych, no to jest książka, wiadomo, i tutaj zwykle nie ma zmiłuj, wysyłacie całość, czy się boicie, że coś wycieknie, czy nie. Pewnie gdzieś tam komuś przemknęło nieraz taka myśl, wiadomo, że jest jakaś obawa zawsze, bo to nasze dziecko wypisane jest całe i gdzieś tam może wycieknąć. Biogram, czyli jakieś tam informacje o autorze i streszczenie, zwykle jedna strona, dosłownie jedna strona A4, którą się tworzy w boleściach po stworzeniu 200, 300, 400 stron własnego tekstu. Tak to mniej więcej wygląda, to jest standardowy pakiet. Bywa, że jedno wydawnictwo będzie chciało jeszcze jakieś inne rzeczy. Każde streszczenie może być dłuższe, może być krótsze. To jest tak, no, warto sobie przeglądać te zakładki z kontaktem, bo tam dużo informacji znajdziecie, wytycznych takich, co każdy sobie życzy, w jakim formacie też na przykład. A jaki był czas oczekiwania na decyzję? Czy odezwało się tylko jedno wydawnictwo, czy więcej i wybrałaś jakąś dogodną na przykład ofertę? Generalnie złota zasada wysyłki książki to jest, żeby nie spodziewać się odpowiedzi, to jest po pierwsze. To jest
Generalnie, jeżeli wysyłacie swoją propozycję, to jest duża szansa, że poczujecie się jak duchy, bo wydawnictwa zwykle nie odpisują. Mi się zdarzyło tak, że odpisało mi niezwykłe odpisało mi szybko. To było kwestia 2 tygodni, co mnie dosyć mocno zaskoczyło, bo raczej spodziewałam się czegoś w stylu 3-6 miesięcy, tak jak się to zwykle mówi. Odezwało się też drugie wydawnictwo po roku wysyłki do wydawnictw, a tak poza tym odmówiło mailem jedno, i to jest zawsze rebis, bo rebis, no ja to szanuję, jeżeli chodzi o rebis, że oni zawsze wysyłają odmowę, kulturalnie mówią, że nie mogą sobie pozwolić na wepchnięcie tego w plan wydawniczy, ale życzą powodzenia i to jest fajne. A generalnie przeważa taka tendencja, że nie będą wam odpisywać, bo dostałem takich propozycji setki, naprawdę setki. Oni toną w tych propozycjach i gdyby mieli odpisywać każdemu osobno, no to musieliby mieć chyba oddzielną grupę do tego, szturmową, że tak powiem. O tutaj też takie pytanie się pojawiło, czy bałaś się wysłania do wydawnictwa tego tekstu, że tutaj jest, że ktoś oceni negatywnie i zostanie odrzucona i będzie załamka, ale ja mam w sumie takie pytanie, bo mówisz, że nie odzywają się, czy bałaś się, że właśnie nikt się nie odezwie, że będzie kompletne takie, że będą duchy? Jeju, no pewnie, że się bałam, weźcie, dajcie spokój, no. To Czas niepogody jest drugą powieścią, którą ja wysłałam. To jest druga powieść, bo Czas niepogody powstał dzięki zmęczeniu pierwszą powieścią. Bo ja chciałam pisać drugi tom pierwszej powieści, ale nie widziałam nic. Totalnie nie wiedziałam, w jaką stronę ma to pójść i notorycznie wpadałam na ścianę. Więc ja ten pierwszy tom tej pierwszej powieści wysyłam do wydawnictw i nie, tu powiedział mi dosłownie nikt. Tylko rebis, oczywiście odmownie. Ale odpisali i miałam wtedy takie szczęście, że Genius Creations miało jeszcze system ocen, więc ja miałam pewność, że moja książka trafi gdzieś i zostanie oceniona i miałam tam ocenę w tabelce. To był jeszcze ten czas, jak Genius Creations oceniało. A tak poza tym, to było totalne zderzenie ze ścianą milczenia i no nie powiem, że to nie było przykre. A przy drugiej już byłam, że tak powiem, bardziej zaprawiona i się liczyłam. Już wiedziałam, no dobra, teraz będzie uwierz w ducha, że tak powiem, trzeba będzie jakoś przeżyć to w razie, gdyby się nie odzywali i się po prostu z tym liczyłam, więc to jest zupełnie naturalne, że jak coś wysyłamy, w zasadzie pracę, która zajęła nam jakąś ważną część życia, tak, to boimy się tego, że zostanie oceniona negatywnie, no nikt nie chce zostać odrzucony albo myśleć o swojej powieści, że ona się nie nadaje do czegoś. Przy czym warto podkreślić, jeżeli wam wydawnictwa nie odpowiadają albo stwierdzają, że nie wepchną do planu wydawniczego, czy powieść odrzucą, to nie jest w ogóle żaden gwarant tego, że wy umiecie, czy nie umiecie pisać, albo że wasza powieść jest lub nie jest dobra. To w ogóle nie ma z tym związku. Okej, dzięki za to podniesienie na duchu. Właśnie. Nie, naprawdę. No, nie ma co. Naprawdę każdy się zmaga z takimi jakimiś myślami, bo to jest naturalne. My, tak jak mówię, przeznaczamy na to sporo czasu, inwestujemy po prostu emocjonalnie, siedzimy nocami, dubiemy w researchu, więc no nic dziwnego, że to jest taki moment kluczowy, kiedy się po prostu stresujemy tym, że może nam nie wyjść, tak? No nikt nie chce, żeby mu nie wyszło. Okej, tutaj też jest takie pytanie, bo tak mówiłaś, że wysyłałaś wcześniej inną propozycję. I też tutaj padło takie pytanie, czy skoro czas niepogody był swoistą odskocznią od tak zwanego opus magnum, to dlaczego zdecydowałaś się na wydanie go jako pierwszego? To nie była decyzja, wiecie? To po prostu skończyłam tekst, dobrze się przy nim bawiłam. To nagle stało się powieścią, czymś skończonym, jakimś tworem, który ma swój początek, ma swój koniec. I była decyzja, tak? To jakby nie dałam temu odleżeć do szuflady, żeby gdzieś tam sobie, na przykład, że będę sobie pisać coś innego w tym czasie. Miałam to, co miałam. Miałam pierwszą powieść, która została odrzucona, i to był pierwszy tom serii, która mogła nigdy nie powstać równie dobrze, albo mam Czas niepogody, który w zamierzeniu w ogóle nie miał być książką, tak? Nie myślałam o nim jako wydaniu, ale chodzi o to, że jest jakąś zakończoną całością. Więc ja to po prostu wysłałam to, co miałam. To może można by taką strategię przyjąć, że macie po kilka powieści w szufladzie i wtedy decydować.
ale z perspektywy też czasu i tego, co w ogóle różne rzeczy słyszałam, to warto debiutować nie serią, warto debiutować jednotomówkami, bo są po prostu mniejszym ryzykiem dla wydawnictwa. To jest takie gdzieś tam spostrzeżenie, z którym się często spotykałam, czy na prelekcjach, jak chodziłam, czy gdzieś sama zaobserwowałam. Okej, okay, a tutaj jest też takie pytanko. Czy pamiętasz swoją reakcję, jak dostałaś tą pozytywną odpowiedź? No pewnie, że tak. W ogóle spojrzałam się i myślałam, że nie wiem, że ekran mi siadł, albo coś się zepsuło, albo ktoś wysłał mi maila przypadkowo, bo mi się nie chciało wierzyć, że ktoś mi w końcu po tych wyczekiwanych miesiącach, no miesiącach, bo to była druga powieść, tak, wysłana, że wreszcie spotkałam się z jakimś odzewem, więc no był szok pierwszy dzień, a potem już takie wiecie, euforia weszła, wiadomo, że człowiek się cieszy, że mu się udało, że ktoś mu wysłał umowę po prostu, więc no był szał, nie powiem, że nie był. I też tutaj jest takie ciekawe pytanie wpadło od słuchaczy w ogóle i uważam, że jest chyba takie kluczowe dla osób, które tutaj słuchają, dla mnie też. Czy wydawnictwa nie robiły problemu przez fakt, że praca była publikowana na Wattpadzie? Nie, w ogóle nie. Wiem, że może być z tym różnie, ale wydaje mi się, że obecnie panuje bardziej taki trend, że no generalnie książka, ciągle powtarzam to generalnie, ja was przepraszam, że się powtarzam, ale takie mam wtręty, że jeżeli. Jeju, możesz przypomnieć pytanie jeszcze raz? Bo się właśnie wkręciłam z tym powtórzeniem. Czy wydawnictwa nie robiły problemu, że praca była na Wattpadzie wcześniej? Tak. Jeżeli macie już bazę ludzi, którzy was czytają, i to jest baza, ja osobiście zdecydowałam się, że powiem o Wattpadzie dopiero w momencie, kiedy ktoś mi wyśle umowę, bo i tak nawet nie wiedziałam, czy w ogóle jakakolwiek umowa, czy do mnie trafi, czy ktoś się do mnie odezwie. Więc Jezu, znowu straciłam wątek. Więc przepraszam. Jeszcze raz, możesz powtórzyć? Spokojnie, spokojnie. Czy nie był problem z tym, że to było na Wattpadzie wcześniej po prostu? No, aż sobie wiecie co zapiszę, bo ja właśnie mam tak, że jak się oftopuję za bardzo, to potem jest mi ciężko wrócić. Jeżeli macie bazę czytelników już dużą, to jest to atut tak naprawdę. I nie wiem, jak byłoby w przypadku całości powieści, jakbyście ją opublikowali, ale w moim wypadku było tak, że było trochę więcej niż jest obecnie, i wydawca po prostu poprosił mnie, żebym cofnęła publikację do bodajże trzech rozdziałów. I to wystarczyło. Ale jeżeli macie naprawdę, naprawdę dużą bazę i wiecie, że będzie zainteresowanie, jeżeli macie to w setkach, macie w tysiącach, macie nastrzelane tych gwiazdek, macie wyświetleń, całą furę, to tak naprawdę może zadziałać na waszą korzyść, bo to jest z dużym prawdopodobieństwem, jeżeli zostanie ta książka wydana, będzie miała swoich odbiorców w papierze, tak? Bo są fani już tego, co piszecie. A jaka była Twoja baza w momencie wysłania tekstu do wydawnictwa? Nieduża tak naprawdę. Nie wiem, jak to liczbowo wyglądało, ale ja nie miałam w ogóle jeszcze fanpage'a zrobionego. W ogóle polecam założyć fanpage wcześniej, żeby się wam, jak ta kula śniegowa, czy ten jak żółgnojarek, tak powiem nieładnie, uzbieracie po czasie, dając jakiś content ludziom. Nie była to duża grupa. No, miałam jakieś tam czytelników. Pozdrawiam tutaj wszystkich, którzy czytali Czas niepogody od początku, ale nie była to duża grupa. I od Wattpadzie tak w zasadzie wspomniałam dopiero w momencie, kiedy faktycznie zainteresowanie wydawnictwa się pojawiło, bo ta baza nie była na tyle znacząca, żeby rzucać to od razu, wiecie, na twarz wydawnictwu. Weźcie mnie, po prostu jestem gwiazdą Wattpada. Nie, no, trzeba było się z tym liczyć, że to przy takiej ilości nie jest jakieś szałowe. No ale można się zastanowić, jeżeli macie naprawdę dużą bazę, bo to może być faktycznie atut. No, to po prostu pociąga za sobą konkretną sprzedaż. No właśnie, i tu się pojawiło takie pytanie, czy uważasz, że prace z Wattpada poniżej miliona czy kilkudziesięciu wyświetleń mają szansę na wydanie? I myślę, że tak częściowo już odpowiedziałaś.
To nie o to chodzi, czy one jakby, że wiecie, że jak macie mniej niż milion wyświetleń, ale macie w całości opublikowane, to wydawnictwo wam powie nie. To też nie jest reguła. Tekst, jeżeli jest dobry, jeżeli będzie się wpisywał w obecne trendy, czy zaplusuje czymkolwiek innym, to nie ma reguły. Nie ma na to reguły. I to nie jest tak, że to od razu przekreśla waszą szansę. Przynajmniej ja się z tym nie spotkałam. Widzę, że to jest coraz częstsza tendencja, że wydaje się teksty, które były publikowane w sieci wcześniej, a była taka legenda. Mnie też tam gdzieś może nie tyle straszono, co ostrzegano, że jak zbyt dużo opublikuję, to się narażę na odmowę. No i co? Jest wydany tekst, jest wydany tekst. Dziękuję. Okej, okay, to może wróćmy w ogóle do takiego, jak to wyglądało mniej więcej. I tutaj mam takie pytanie, jak właśnie wyglądały Twoje rozmowy z przedstawicielami wydawnictwa? No najpierw miałam kontakt z wydawcą, który wysłał mi umowę wydawniczą. No to wiadomo, no wszystko formalnie, że tak powiem, grzecznie, kulturalnie zostaje wam wysłana umowa wydawnicza. Potem zostałam przekierowana do pani, która się zajmuje ogólnie sprawami organizacyjnymi w wydawnictwie, takim doinformowaniem autorów, co i jak, kiedy. Dostałam specjalną rozpiskę taką. Kiedy co mnie czeka, kiedy jest projekt okładki, kiedy jest redakcja i tak dalej. Miałam kontakt z panią ściśle od okładek, która się tym zajmuje, i też panią od mediów, która pilnuje właśnie recenzentów, patronów gdzieś tam, no, żeby wiedzieć, komu te książki wysłać, i z nią razem uzgadniam i działam. Oprócz tego oczywiście redaktorka. No, nie ma co to dużo mówić o tych kontaktach. Po prostu no, sympatycznie, kulturalnie załatwiacie, co trzeba, i lecicie. No właśnie, no i też takie pytanie, jak duży miałaś wpływ na tą swoją umowę? Na pewno ją przeglądałam i gdzieś tam miałam jakieś swoje sugestie, przy czym były to bardziej jakieś tam poprawki takie, że gdzieś literówka się zdarzyła, czy coś w tym stylu. Ja generalnie nie widziałam w mojej umowie nic takiego rażącego do zmiany. Jedyne, na czym wiedziałam, że wtedy mi zależy, to był projekt okładki przez Yennefer z Wattpada, Agnieszkę Zawadkę. Tutaj nie wiem, czy jest Agnieszka, czy bywa, ale tak, to bym ją pozdrowiła, więc ją pozdrawiam. Niemniej na tym mi zależało najbardziej. Ale to samo się w umowie jako zapis nie znalazło, bo po prostu to uzgodniłam z wydawnictwem. Natomiast reszta gdzieś tam, jak były jakieś moje sugestie, to oczywiście były wdrażane, ale nie było ich dużo. Ja po prostu to wydawało mi się, że to wygląda dobrze, i po prostu tę umowę zawarłam. No i też takie, to już trochę się jakby powtórzy, ale jak według Ciebie powinien wyglądać taki zachęcający, dobry, tutaj jest list, ale myślę, że ta propozycja do potencjalnego wydawnictwa, bo ja słyszałam, że podobno dobrze jest dołączać swoje zdjęcie, że to jakiś ma wpływ. Nie wiem, czy Ty słyszałaś coś takiego i Nie. O jak to zdjęciu wygląda? nie słyszałam, i nie wydaje mi się, żeby było czynnikiem decydującym, a gdyby było, to nie byłoby to dobrą praktyką, żeby na gębę się decydować, czy ktoś wyśle, czy wydać książkę, czy nie. Ale no tak, nie rozwlekać się za bardzo. Na pewno też nie załączać tych wszystkich, tego pakietu, i bez jakiegokolwiek słowa powitania, bo to byłoby karygodne, ale krótko, tak? Szanowni Państwo, tam w dwóch zdaniach, kim jesteście, co piszecie, o czym jest wasza powieść, takie wiecie, trzy, cztery, może pięć zdań maksymalnie, i podsumować jakoś fajnie, wysłać. To nie ma być jakiś tam referat, tylko macie, owszem, jakoś się wyróżnić, ale też bez przesady. Ja tak przynajmniej to zrobiłam, że gdzieś tam wspomniałam, kim jestem, co piszę, czym jest powieść, i tyle. Okej, okay. To tak konkretnie po prostu. No tak. Nie ma No co i. się. Tak naprawdę, jeżeli wiecie, można sobie wyobrazić, że tam siedzi jakaś osoba, która dostaje setki takich propozycji, i ona musi
przez ten cały nurt tych wiadomości przypłynąć i wszystkie je po kolei czytać, to by dostała urwania głowy chyba, jakby miała na każdy taki mail, taki, nie wiem, na milion znaków odpowiadać. Więc zwięźle, krótko i tyle. Okej, tutaj też jest takie pytanie od słuchaczy. Podobno przy edycji książki dużo tekstu trzeba się pozbyć, pozmieniać i tak dalej. Nie czułaś się czasami przytłoczona tym, że ktoś każe ci coś zmieniać w twoim dziele? I czy miałaś jakąś rzecz, co do której powiedziałaś nie, nie zmienię tego, kategorycznie nie? Tak, no jeżeli chodzi o zmiany, to tak jak mówię, pierwsza rzecz to jest emocjonalne związanie z tekstem i to nawet gdzieś tam po czasie oddziałuje, ale można mieć faktycznie opory. Dużo rzeczy to zależy tak naprawdę od redaktora, od waszego tekstu, czy ile i jak dużo zmian wprowadzaliście też sami. Ale faktycznie trzeba, no może być tych uwag dużo i trzeba je przemyśleć. I mieć na uwadze, że to się dzieje dla dobra waszej powieści. Natomiast jeżeli chodzi o to, czy nie zmienię, czy gdzieś tam nastąpił taki moment, to ja muszę przyznać, że ja nie jestem jakąś specjalnie łatwą osobą do redakcji, bo są takie rzeczy, które gdzieś tam mi na przykład pasują, wiecie, do charakteru tej postaci, ten wtrend czy tamten, i po prostu tak musi być. Więc bywało, że się upierałam przy czymś faktycznie. Starałam się gdzieś tam za. Zawsze oczywiście wszelkie uwagi kulturalnie, nie kłócić się z redaktorem, bo już wielokrotnie słyszałam, że z redaktorem nie ma sensu się kłócić, bo i tak ostatecznie się przegra, bo to on decyduje, czy ten tekst pójdzie dalej, czy nie. Ale było, no, gdzieś tam miałam na przykład inną kolejność słów, w ogóle szyk przestawny u Kadana i to mi się nie spodobało, bo gdzieś tam mi się źle akcentowało. To głupota totalna, wiecie, ale nie brzmiało mi, po prostu mi nie brzmiało. I musiałam zaznaczyć, że wolę, żeby zostało w takiej wersji, jak jest. Ale było trochę rzeczy i musiałam się często nagiąć i też przyznać oczywiście sama przed sobą, że no nie wiem wszystkiego, no bo nie wiem wszystkiego. To jest naturalne, że po to się współpracuje z redaktorem, żeby wspólnie wypracować jak najlepszą formę tekstu. No i też mam takie inne pytanie, bo właśnie sama jestem ciekawa, czy jeśli otrzymamy odmowę lub brak odpowiedzi, to czy warto po jakimś czasie znów wysłać tą propozycję? Oczywiście, że warto. Słuchajcie, to nie jest tak, że wy wysyłacie tekst i wiecie, jak nie będzie żadnego odzewu, to wrota po prostu sukcesu zostają zamknięte. To powody w ogóle tego, że wam nie odpisują, mogą być naprawdę prozaiczne. To nie zawsze musi być to, czy wasza książka jest trendy, czy nie jest trendy, czy oni mają miejsce, czy nie mają miejsce, bo czasem może zwyczajnie zatonąć w zalewie tych wszystkich propozycji. Więc jak najbardziej, ja myślę, że warto. Warto, ale też warto tego podejść w taki sposób, że dacie tej książce odleżeć jakiś dłuższy czas i wracacie do niej, robicie redakcję własną albo pod okiem jakiegoś redaktora, za którego sobie zapłacicie, jeżeli ktoś ma pieniądze, z czym nie jest to koniecznie według mnie, i staracie się gdzieś tam coś w tekście poprawić, doszlifować go, zastanowić się, czy jest jeszcze coś, co możecie zrobić, żeby był lepszy na ten moment, i wtedy jeszcze raz próbować. A czy według Ciebie teraz jest dobry czas na wydanie, czy może jednak nie? Znaczy, jest dobry i zły, bo zły z tej strony, że teraz w okresie pandemii wydawnictwa mogą ściskać pulę tych autorów, którzy zostają wydani, mogą ograniczać ją do tych autorów, którzy już przetarli szlaki i o których książkach wiedzą, że one zostaną kupione i mają wysokie wyniki sprzedażowe, tak? Ale dobry pod tym względem, że zauważcie, co się dzieje w czasie pandemii, tak? My więcej siedzimy w domu, ludzie mogą chcieć jakiejś odskoczni, przenosimy większość naszej rzeczy, które robimy na co dzień, do internetu. Jeżeli ktoś jest w tym momencie oblatany w internecie, jeżeli ktoś ma fajną znajomość mediów społecznościowych, ma coś do powiedzenia, może streamować, to może naprawdę dużo, dużo szumu zrobić. Przy czym, jeżeli chodzi o samo trafienie do wydawnictw, no to może być faktycznie utrudnione, przynajmniej ja tak to widzę. Szczególnie wydaje mi się to dotyczy fantastyki, bo widzę, że ostatnio coraz więcej wydawnictw się z tej fantastyki wycofuje. Widzę, że moje wydawnictwo się wycofuje z fantastyki, widzę, że Filia się wycofała z fantastyki.
I no, być może to jakoś tam weryfikuje, wolą się po prostu ograniczyć do rzeczy, które się sprzedają lepiej. W przypadku mojego wydawnictwa to myślę jest bardziej podyktowane tym, zgaduję, bo tego nie wiem, że mają po prostu swój gatunek wiodący, jest to romans i ten romans się sprzedaje dobrze, bo się nie oszukujmy, sprzedaje dobrze. Jest to marketingowo lepsze rozwiązanie, bo sprzedaje się dużo więcej książek. Poza tym mają taką bazę czytelników, która już jest sprawdzona, która te romanse czyta, a fantastyka może się zwyczajnie nie opłacać. Więc jeżeli chodzi o media, to jak się jest właśnie takim pewnym siebie i się dużo technologii ogarnia, to jak najbardziej można fajnie to wykorzystać w tym czasie, przez to, że ludzie siedzą w domach. Z drugiej strony może być trudniej się dostać. Na to trzeba też brać poprawkę, jeżeli nie będę wam odpisywać. Okej, okay, a czy Twoim zdaniem istnieje jakaś odpowiednia, optymalna długość tekstu na debiut? Nie wydaje mi się. No, czas niepogody, co w sumie wiele osób podkreśla, jest króciutki. On ma 500 tysięcy znaków, chyba około, jakoś tak. To było, nie pamiętam jak to się przekładało na strony. Nie mam teraz książki pod ręką, ale jakoś tak. No, słuchajcie, no, nie ma co na pewno robić cegły na początek jakiejś serii. Tak jak mówię, warto się zastanowić, czy nie zadebiutować jednotomówką. I gdzieś tam wtedy nie robić po prostu tysiąc stronic i walnąć od razu to wydawcy na twarz. Ale no, tak mniej więcej. No właśnie, no i jak może tak objętościowo, że tak powiem, tak stronicowo, może ilość słów, tak, takie były pytania. Jak się to różniło pomiędzy właśnie, jak wygląda ta finalna wersja wydana, a jak wyglądała ta publikowana wcześniej na Wattpadzie? Pod względem ilości znaków, tak? No było takie pytanie, że słów, no ale tam znaków mniej więcej, coś No, takiego. w finalnej wersji właśnie Czas Niepogody około 500 tysięcy znaków miał. 20 stron poszło do kosza, przy czym strona chyba miała 2000 znaków ze spacjami. To sobie można mniej więcej wyliczyć, jak to tam wygląda, nie? No i też jest takie pytanie, w jaki sposób starasz się rozpromować Czas Niepogody? No, miałam tutaj duży, jakby mocną trampolinę, jeżeli chodzi o zasoby wydawnictwa, bo miałam dużo patronów, miałam 15 patronek, którym jestem bardzo wdzięczna za kawał pracy, jaką zrobiły, że dużo o niej trąbiły o książce przed premierą. Miałam recenzentów, dużą bazę, która wstawiała po prostu książkę czytała, oceniała. Ja sama no, staram się gdzieś tam pisać na fanpage'u, prowadzę konto swoje na Instagramie, czasem wrzucę coś na Wattpada, przy czym ja nie jestem jakaś super aktywna i bardzo się też dla mnie liczy, że tak powiem, moja osobista bateria. To jest taka bateria, kiedy za dużo nas bombarduje, jakby dookoła jesteśmy bombardowani mediami społecznościowymi, mamy dużo różnych wieści z wydawnictw, od innych autorów. Widzimy, że tu ktoś wydał, a tutaj jakaś kolejna książka. Generalnie staram się trochę czasami włączać to oszczędzanie energii i nie mam na to wielkiej presji. Przy czym ja już teraz podchodzę do tego tak, że chciałabym po prostu kolejną książkę gdzieś tam napisać, odnaleźć tą samą przyjemność, z którą pisałam Czas Niepogody i na tym się teraz skupiam. Ale jest dużo fajnych możliwości. Wydaje mi się, że właśnie i Wattpad, i Instagram, Facebook, bardzo w ogóle warto to mieć jakiś content na fanpage'a na Facebooku, czy na przykład widuję często wywiady między pisarzami, jak sobie organizują. Jeżeli robicie jakieś fajne rysunki, to można, bo to nie jest koniecznie tak, że wy musicie, wiecie, wydacie i dopiero wy zakładacie fanpage i nagle ogłaszacie, okej, okay, teraz jestem pisarzem, przybywajcie fani. To jest tak, że ten fanpage jest dużo lepiej założyć wcześniej. Jeżeli macie jakieś atuty, warto się zastanowić, jak je wykorzystać.
czy świetnie rysujecie, robicie świetne zdjęcia, macie jakiś dryg do czegoś, macie coś do powiedzenia w ogóle w internecie, możecie to wszystko połączyć, wykorzystać poprzez jakieś właśnie organizowanie wydarzeń, jakichś streamów z ludźmi, których znacie i w ten sposób przyciągać ludzi. No, a to tak zrobiłam off top od tego, jak ja promuję swoją książkę. Nie, no okej. Okay. Myślę, że było powiedziane nawet ponad to, bo tu było też pytanie a propos tego, jak prowadzić te social media, więc tutaj jak najbardziej odpowiedziałaś już też na to, także... Mogę dodać, że jak ja osobiście też się przygotowywałam, bo ja jestem taki dinozaur, muszę to ze smutkiem przyznać, że jestem dinozaur, Instagrama przed w ogóle premierą mojej książki używałam praktycznie nigdy. Discorda teraz używam z wami, ale generalnie nie wchodzę na niego często. Jest dużo takich rzeczy, których w życiu totalnie nie ogarniam i ta książka mnie do tego skłoniła. Ale dużo się można nauczyć po prostu obserwując, bo można oglądać, przyglądałam się kontom recenzentów, innych pisarzy, też spojrzeć, jak oni to wszystko robią, czy układ jakichś kafelków, tak, na Instagramie, żeby zrobić to atrakcyjnie, wizualnie. No dużo, dużo takich obserwacji można też pytać ludzi, którzy w tym działają, żeby jakieś rady dali. No nie ma jakiegoś złotego rozwiązania, ja sama też się wciąż uczę i wyciągam nowe wnioski. Okej, okay. I tutaj też mówiłaś, że planujesz coś napisać tak, żeby może też się udało wydać, bo tutaj pojawiło się takie pytanie. Ale ja bym może zapytała inaczej, czy jest coś konkretnego, co teraz planujesz może napisać tak pod wydanie? Temat rzeka. No tak, jest sporo takich rzeczy. Ja już mam chyba w głowie trzy historie, przy czym każda historia jest zarysem. To jest ten słynny ten moment, kiedy macie trzy pomysły, a nie wiecie, który zacząć i gdzieś przeskakujecie. Do tego wlecze się za mną ta moja pierwsza powieść, której bohaterowie po prostu mi dreptają za mną, cały czas się domagają uwagi. Więc są plany, co z tego wyjdzie, zobaczę. Głównie z tego względu, że zauważyłam, że miewam właśnie dużo takich blokad różnych i chciałabym wypracować sobie różne sposoby na to, żeby się ich pozbyć i powrócić do tego stanu po prostu pisania. Żeby nie było to na zasadzie, że ja coś muszę, że ja do wydania, tylko po prostu usiąść i zwyczajnie sobie popłynąć z tym, co się dzieje, co się myśli, pójść za pomysłem i pozwolić sobie też na trochę spontanu. No i tutaj jest też od razu pytanie. Tak fajnie, że tak zahaczasz od razu, to już mój off-top się przydaje, skłonność do off-topu. Łatwiej idzie od razu wpaść z następnym pytaniem, bo właśnie jak sobie radzisz z tą blokadą twórczą? Bo mówisz, że jest i jest niewygodna. Aj, żebym ja miała jeden, wiecie, że ja miałam jeden taki naprawdę taki złoty środek, ja bym wam go po prostu sprzedała, sprzedałabym go wam od razu. Ostatnio dużo się przyglądam temu, jakie uczucia mi towarzyszą w trakcie tych blokad. Na pewno tutaj mogę na wstępie polecić, u mnie na Wattpadzie mam pracę 500 plus bolączek pisarza. Ostatnio zrobiłam sobie taki rozkład psychologiczny swoich demonów pisarskich. I zdałam sobie sprawę, że to nie jest jeden problem. To jest wiele różnych problemów nakładających się. U mnie akurat jest to wewnętrzny krytyk, który nie pozwala mi pisać czegoś spontanicznie i po prostu, że tak powiem wprost, mój wewnętrzny krytyk nie pozwala mi pisać chłamu. Przez to ja nie piszę wcale, bo nie daję sobie przyzwolenia na spontaniczne i spokojne pisanie i wszystko musi być od razu super. To jest problem, to jest duży problem. Jeżeli chodzi o sposoby, no to może być ich naprawdę wiele. Ja w ogóle planuję całą serię różnych artykułów na ten temat, zależnie od tego, z którym demonem się zmagamy. To tak naprawdę trzeba się zastanowić, co te blokady powoduje, a raczej cofnąć się może do czasu, kiedy się tej blokady nie miało. Co się wtedy czuło? Kiedy się zaczęło ją mieć? I się tak jakby bardzo mocno się przyjrzeć temu, co się zadziało, bo przyczyn może być wiele. To może być to, że na przykład zbyt krytycznie podchodzimy do swojego procesu pisania, nie pozwalamy sobie popełniać błędów.
To może być to, że na przykład fabuła nas przestała fascynować, że pojawiło się w niej coś, co wrzuciliśmy, a w zasadzie nie bardzo to czujemy i teraz już nie chce nam się tego ciągnąć. To może być to, że na przykład przytłacza nas ilość researchu, która musi być do danej sceny potrzebna. No naprawdę przyczyn może być naprawdę dużo. I w takim najgorszym przypadku, jak już się naprawdę ma dość, to ja to nazywam twardy reset. To sobie robicie po prostu urlop od pisania, najlepiej na, nie wiem, na 2 tygodnie w ogóle zapomnieć o tym, że się kiedykolwiek pisało. Odłączyć się od wszystkiego, co z pisaniem związane, nie czytać jakichś książek, skupić się bardziej na takim jakimś takim, wiecie, spontanicznym byciu, oglądaniu czegoś, wyluzowaniu po prostu. Ale wiem, że to jest tak naprawdę wierzchołek góry lodowej, bo no, na tym chciałabym się też w swoim byciu jako pisarz skupić, na tych wszystkich demonach, bo wiem, że wiele osób ma problem z oceną tego, co pisze. I podejrzewam, że dla wielu wydanie też, tak jak i dla mnie, jest wyznacznikiem tego, czy są pisarzami, czy mogą być pisarzami i czy dobrze piszą. I to jest, no to może być problematyczne na dłuższą metę, więc no chciałabym sprzedać jeden środek na blokadę, ale to tak naprawdę zależy. Tak naprawdę zależy od wielu rzeczy. Co się tam zadziało takiego, że się zablokowaliśmy. Okej, to może już od tej blokady odejdziemy troszeczkę. I tutaj pojawiło się takie pytanie, czy po wydaniu tej pierwszej książki jest łatwiej wydać kolejne? I to jest w sumie ciekawe, myślę, bo... Znaczy tak, zależy o jaki kontekst pytacie, bo jeżeli chodzi o to, czy macie większe szanse u wydawnictw, to tak, jak najbardziej. Bo to jest już podkładka pod to, że gdzieś tam wystartowaliście, nie jesteście już debiutantami. Macie takie twarde potwierdzenie tego, że ta książka gdzieś tam miała swoich odbiorców, może mieć dużo odbiorców, dużo ocen. Już nie jesteście świeżakami i wyróżniacie się na tle większości tych ludzi, którzy jeszcze nie mieli szans zadebiutować. Natomiast jeżeli chodzi o samo pisanie, jak się już debiutuje po debiucie, to jest to trudniejsze. I tutaj osobiście tego doświadczam, że coś mi tak pstryknęło w głowie. I teraz mam świadomość, że jak już wydałam, to wypadałoby wydawać kolejne, prawda? Problem w tym, że ja na chwilę obecną nie mam żadnego tekstu, który mógłby pójść do wydania. Wszystko to są raczej fragmenty poszarpane, jakieś zlepki pomysłów i tak dalej. I w tym momencie pojawia się ta trudność, i to może być też jedna przyczyna blokady. Ja to nazywam, jak w swoim artykule na bolączkach. Na Wattpadzie pisałam, nazwałam tego demona Pendigo. To jest demon, który mi stoi za plecami i krzyczy: szybciej, szybciej, bo o tobie zapomną. No to jest właśnie ten demon, który próbuje was popędzać i po prostu przycisnąć was, żebyście jak najszybciej wydawali, bo rozwijacie media, bo no, generalnie już coś się dzieje. Wypadałoby kuć żelazo, póki gorące. A niekoniecznie macie na przykład pomysł, tak? I to może sprawić, że się przytkacie. Więc no różne aspekty tego może być. Jeżeli chodzi o wydawnictwa, jak najbardziej i zawsze jest już to jakieś doświadczenie, tak jak macie rozmowę o pracę, czy składacie CV i już macie inne stanowiska, tak? No to jest fajny dowód na to, że już zaistnieliście i macie jakąś bazę fanów. Okej, a czy czujesz takie zobowiązanie, że teraz każdą tą kolejną książkę musisz wydać w tym samym wydawnictwie? Nie, nie, myślę, że nie. Kiedyś takie panowało i może wciąż trochę panuje przekonanie, że autor musi związać się z jednym wydawnictwem, a wydaje mi się, że to bardziej po prostu to zależy tak naprawdę od tekstu, tak? Bo możemy pisać się różne rzeczy. Jeżeli ja widzę, ja już jakby miałam taką możliwość, jaką miałam, też wyciągam różne wnioski, widzę, co wydaje głównie moje wydawnictwo. I na przykład wiem, że gdybym pisała romans, to byłoby świetne miejsce. Natomiast fantastyka może być różnie, nie? Jeżeli się by na przykład trafiło, że byłoby parę wydawnictw zainteresowanych,
a stwierdziłabym, że dane wydawnictwo ma większą bazę, na przykład czytelników pod fantastykę, to bym wydała po prostu tam. To nie jest jakieś. No ja jestem w takiej sytuacji, że wydaje mi się przynajmniej, że mogę to zrobić, tak? Bo moje wydawnictwo już i tak raczej się z tej fantastyki wycofuje, a ja póki co jestem związana z fantastyką i nie zamierzam jej na razie opuszczać, bo się po prostu czuję, że to mi w duszy gra. No właśnie, tu jest od razu takie pytanie, O nie! czy planujesz nadal Jak się składa? tak, czy planujesz nadal pisać fantasy, czy może też chcesz spróbować się w innych gatunkach? Na razie fantazy, przy czym wydaje mi się, że sobie czasem robię pod górę z tym fantazy, bo wydawałoby się, że fantazy, no przynajmniej dla laików albo ludzi, którzy w ogóle nie piszą, to jest coś takiego, że wiecie, sobie siedzicie i piszecie radosną twórczość, dodacie trochę magii i jest, albo sobie stworzycie z głowy, a wymaga naprawdę dużo, dużo, dużo researchu czasami, żeby coś zrobić sensownie i powinnam zacząć od gatunków, które łatwiejsze są, żeby na przykład bazują na świecie, który znamy, chociaż fantastyka też może. Ale chodzi mi na przykład o obyczaj, tak? Że być może byłoby łatwiej tworzyć obyczaj. No ale tak się stało, że jestem od dziecka, siedzę w fantastyce. To czuję po prostu, to lubię. Nie wyobrażam sobie książki bez jakiejś magii, bez śpiczastych uszu, bez skrzydeł, bez różnych cudów. Zawsze ta magia musi być, więc póki co fantastyka. Może bym, myślę, że gdzieś tam jakieś romanse historyczne mi z tyłu głowy siedzą, ale to jest też wymaga niezłego researchu. Mam taką jeden pomysł, który gdzieś tam trzymam sobie z tyłu głowy, ale wiem, że będzie mega dużo wymagało to czasu. No, nie chcę mówić, że z żadnym się nigdy innym gatunkiem nie zwiążę. Zobaczę po prostu, co będzie. Póki co, fantazy. Ja tutaj tak może wrócę do takich pytań troszeczkę ogólnikowych, bo tych pytań jest naprawdę dużo. Dużo ludzie chcą wiedzieć, dużo, dużo tutaj rzeczy się pojawia. No i No i bardzo dobrze. tutaj jest takie pytanie, ile masz lat doświadczenia w pisaniu? I ile tak mniej więcej prac powstało przed czasem niepogody? Wiemy o jednej, o tej, która była początkiem serii, a czy coś jeszcze było wcześniej może? Jeżeli chodzi o doświadczenie, to jest ciężko oceniać, bo kontakt w ogóle piszę to od dziecka, ale to wiecie, to nie jest tak, że ja po prostu siedziałam i to cały czas robiłam. To są wszystko rzeczy z doskoku. Ja raczej nie jestem taka, że siedzę po prostu i piszę, 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 piszę. To były takie różne momenty mojego życia, więc ciężko jest mi to oceniać tak latami. Na pewno było tego dużo, dużo fanfiction pisałam, naprawdę tony, tony fanfiction. Podejrzewam, że jakby podliczyć całe moje fanfiction, to już bym była po prostu, bym miała kilkanaście, kilkadziesiąt powieści, a dopiero gdzieś tam po fanfiction zaczęłam myśleć o czymś swoim, więc taką zakończoną książką, pierwszą jaką miałam, zakończonym tekstem może bardziej, bo to jeszcze nie książka, była właśnie ta, którą wysłałam po raz pierwszy, a Czas Niepogody był drugim takim skończonym tekstem, który faktycznie został wydany. Okej, i tutaj też takie pytanie, że tak powiem, ogólnikowe, bo ja się staram jakby zadać wszystkie pytania, także spokojnie. Spoko, spoko. Mam czas, przynajmniej ja mam czas, nie wiem jak z wami. Nie, no bo ludzie tutaj zadają naprawdę tonę pytań i ja próbuję to jakoś wyłapać. Jest trochę ciężko już od tej ilości. Jest takie pytanie, co robisz w czasie wolnym od pisania i zajmowania się sprawami wokół tego wydawania książek? Gram. Nie no, dużo rzeczy, ale między innymi właśnie sobie gram, czy jakieś, na przykład mam obraz, maluję obraz, przy czym maluję go, wiecie, sobie tam zaznaczam, już mam wyznaczone krateczki do tego, bo jeżeli chodzi o w ogóle rysowanie, czy taki talent artystyczny, to absolutnie, absolutnie nie. No, oglądam jakieś swoje seriale, gdzieś tam się dokształcam w swoim wolnym czasie. No, naprawdę, naprawdę przeróżne, przy czym niestety jestem tym przypadkiem człowieka, który cały czas gdzieś tam o tym pisaniu w tle myśli i dużo moich zainteresowań się też o to rozbija, tak? Ja lubię czytać, więc moja biblioteczka jest teraz, mam co prawda mikrobiblioteczkę, bo sobie kupiłam dopiero jakiś czas temu regał i dopiero go zapycham.
chociaż już jest problem. Dużo mam takich zainteresowań właśnie około książkowych i to jest trochę moja klątwa, bo kiedy chcę sobie ten wspomniany już wcześniej przeze mnie zrobić urlop od pisania, to nie zostaje tak naprawdę wiele rzeczy, a jeżeli zostaje, to mają albo związek z pisaniem, a pośrednio albo z książkami, albo z fantastyką. A żeby sobie zrobić taki naprawdę dobry reset, to dobrze by było się po prostu od tego wszystkiego oddzielić. No i tutaj tak a propos tak tych pobocznych jakby rzeczy, a tym pisaniem, to jest takie pytanie, jak to jest wydawać pod własnym nazwiskiem? Czy wydawanie to nie koliduje z tą pracą zawodową? Nie, ja aktualnie siedzę w domu i nie pracuję zawodowo, ale jeżeli o to chodzi, to wydaje mi się, że to tak naprawdę zależy. Znaczy, jeżeli chodzi o nazwisko, to, no to wiadomo, fajnie. I jak nawet myślałam kiedyś tam o jakimś pseudonimie, to wiecie, taka myśl była, no ale jednak nazwisko swoje, nie, to jest swoje nazwisko, bo tak to jest pseudonim, no to nie jesteś ty do końca. I też na jednej z prelekcji się spotkałam właśnie, był wydawca z Genius Creations, który mówił, że pseudonim jakby nie poleca pisania pod pseudonimami i nie uważa, żeby to był dobry sposób, bo odbiorcy się czują w jakiś sposób oszukani. Przy czym ja podchodzę do tego raczej z przymrużeniem oka, bo to tak naprawdę zależy, czego my chcemy od pisania, tak? Jeżeli ktoś ma problem z jakąś tam właśnie pracą zawodową, czy w ogóle oceną innych ludzi, jeżeli on czuje, że przybierając pseudonim, gdzieś tam się mu ta presja cała na pisanie zluzuje, albo będzie miał taką większą anonimowość, gdzieś nie będzie oceniany, to jak dla mnie nic nie stoi na przeszkodzie, żeby ten pseudonim przyjąć i można sobie skutecznie gdzieś tam te media prowadzić, stworzyć własną markę z tego nowego pseudonimu, czy zmyślonego nazwiska. Okej, ja teraz tak może trochę Cię zaskoczę, bo cofnęłam się do pytania, wygrzebałam takie pytanie od czytelnika. Kurczę, nie udało mi się off-topem o nie zahaczyć. Nie udało się tym razem. Ach, muszę się przyłożyć bardziej i zapomnieć jeszcze o zadanym pytaniu. Nie, no spokojnie. I tutaj właśnie takie pytanie jest od czytelnika, od słuchacza. Czy osoba niewidoma ma wyraźne sny? Czy ma wyraźne? Przede wszystkim nie wiem, czy ma je w ogóle. To zależy, czy ktoś jest niewidomy od... Ja w ogóle strasznie poważnie do tego pytania podchodzę, was przepraszam, ale to zależy, czy ktoś jest niewidomy od urodzenia, czy po jakimś czasie jest niewidomy, tak? Bo jeżeli jest od jakiegoś czasu, to myślę, że może mieć te sny. Okej. To wrócimy może już do czasu niepogody i tak i jest tak na przykład takie chyba standardowe pytanie, już zadawane nam wszystkim tutaj w tej serii wywiadów. Którą postać ze swojej książki chciałabyś spotkać i czy w ogóle byś się na to zdecydowała? Oj, doskonałe pytanie. Czy chciałabym którąś spotkać? Myślę, że spotkanie z Kadanem mogło być ciekawe, spotkanie z Rianną, bo to jest taka dziewczyna po prostu i do tańca, i do różańca, że tak rzucę powiedzonkiem, dość staromodnym, jak na dinozaura przystało. Więc no, z Kadanem, z Rianną mogłabym się spotkać. Z Sorunę też myślę, ale to zależy w jakim czasie, już nie będę spoilować, bo kto wie, kto tam jeszcze będzie czytał. Nie, no bez spoilerów. Ile się da, to tyle omijać. Okej, tutaj też jest takie pytanie. Skąd brałaś inspirację albo taką motywację do dokończenia książki w ogóle? Dla mnie to była relacja między bohaterami, bo ja często jak wpadam na jakiś pomysł do książki, to jest dla mnie ta relacja. Gdzieś widzę jakąś scenę, jakiejś konfrontacji ideologicznej, na przykład słownej, między postaciami
I to dla mnie był taki duży motywator, żeby tę ich historię ich spisać, przedstawić, żeby się ich historia dopełniła. A po czasie też dodatkowym motywatorem było to, że ja miałam te sceny wszystkie rozpisane, bo ja zaczynam też zmieniać się jakby sposób swój pisania. Widzę, że on ewoluuje z czasem i sposób planowania, że po czasie. Jeju, właśnie, straciłam wątek znowu. Możesz mi przypomnieć? Pytanie było o tą taką motywację, inspirację do A dokończenia. tak, okej. Okay. Wiedziałam, zapowiedziałam swój własny koniec. Miałam rozpisane te sceny wszystkie, taki zarys, wiecie, zdanie, dwa, i wiedziałam, ile scen mam do końca. Jeżeli ja nagle byłam w środku książki, gdzieś tam przy jakiejś scenie 30, jak się spojrzy wstecz na to, ile się napisało, i gdzieś tam się te sceny odhaczy, to już tak się robi tak głupio trochę, nie? W sumie, no, wypadałoby dokończyć, bo już tyle mam pracy za sobą, więc im więcej pisałam i widziałam, że ten tekst się dopełnia, tym bardziej chciałam go skończyć, bo wiedziałam, że mam autentycznie, na horyzoncie cel przed sobą. Okej. I tutaj też, tak jak zahaczaliśmy wcześniej o to, które postaci chciałabyś spotkać, to tutaj jest pytanie, której postaci, znaczy którą lubisz najbardziej, to obstawiam, że te, które chciałabyś spotkać, a te, które może najmniej ze swojej powieści lubisz. No to myślę, że pojadę klasykiem. Nyro bym nie chciała spotkać. No, Nyro na pewno jest tym typem, którego nie chciałabym spotkać na swojej drodze. Byłoby pewnie całkiem sporo się tych postaci by znalazło, ale nie będę dla dobra spoilerów, a raczej ich braku. Okej, dobra, to mamy przynajmniej jednego wymienionego, jest odhaczone. Okej, tutaj też takie pytanie. Co sprawiało ci największy problem przy pisaniu czasu? Na pewno dopięcie wszystko tak, żeby nie było tam dziur. Na pewno dla mnie osobiście dużym wyzwaniem są zawsze opisy. Ja już zauważyłam, że jest taka, że są pisarze, którzy lepiej się odnajdują w dialogach, są pisarze, którzy lepiej odnajdują się w opisach. I ja jestem właśnie z tych ludzi, którzy wolą pisać dialogi, a opisy może niekoniecznie. Więc wyobrażanie sobie różnych miejsc. U mnie też nie ma takich super rozwlekłych opisów tych lokacji. Ja nie jestem raczej typem autora, który tworzy tam bloki tekstu całe o lokacjach, ale to była pewna trudność. I też tak zwyczajnie po ludzku, żeby to miało ręce i nogi, nie? Bo na początku się fajnie pisze, bo jest flow, ma się gdzieś tam. Lubi się, podoba się ten pomysł człowiekowi, ale potem jeszcze dochodzą różne rzeczy po drodze. Trzeba sobie dużo pytań zadawać, dlaczego tak, a dlaczego nie tak. Można się przyłapywać na jakichś błędach logicznych i żeby to wszystko wyszlifować, wyszpachlować, żeby była jako zakończona całość. Okej, okay. A ile czasu zajęło ci ogólnie pisanie Czasu Niepogody? Tak, ile słów dziennie średnio pisałaś i czy pisałaś codziennie, czy właśnie robiłaś sobie jakieś przerwy i wracałaś do tego na przykład po tygodniu czy po dwóch? My tak z czasem to ciężko jest mówić tak, wiecie, dniami, nie? Bo łącznie, tak jak mówiłam, to było 1,5 roku. Przy czym ja nie pisałam tego jakoś mega intensywnie i na początku bardziej po prostu chciałam sobie spontanicznie coś popisać, sprawdzić, jak ja się z tym będę czuła. Ale wszedł taki etap, jak już sobie zarysowałam te sceny, ten plan, że faktycznie jak już siedziałam, to pisałam codziennie, ale to tylko pod tym warunkiem, że już widziałam, co mnie czeka, miałam wszystko czarno na białym, co ja mam tam zawrzeć i wtedy cisnęłam i się po prostu starałam, czy miałam gorszy dzień, czy lepszy, pisać codziennie i się rozpisywać. Ale to też nie na każdego musi działać, bo czasami taka codzienna praca może też sprawić, że się wypalamy wewnętrznie i jednak trzeba umieć czasem od tego pisania odejść i trochę zluzować.
Okej. Tutaj też jest takie pytanie a propos planowania fabuły. Czy właśnie masz jakieś sposoby? Jeśli tak, to czy podzieliłabyś się nimi z nami? No, z sposobu jakiegoś sprawdzonego, skutecznego, jakiegoś super odkrywczego to nie mam. I mogę na pewno powiedzieć, że przy pierwszej powieści popełniłam ten błąd, że pozwoliłam sobie na spontan. To była taka, wiecie, pierwsza taka poważna wprawka dla mnie. Ja byłam z tą powieścią mocno związana emocjonalnie, ale było w niej za dużo spontanu. I ja osobiście zauważyłam, że mi spontan nie służy. Przynajmniej niekompletnie. Bo z drugiej strony kompletnie tak zupełnie zaplanowane, w szczegółach, w detalach nie mogę mieć. Muszę mieć jakąś rezerwę, takie pole, w którym ja sobie też będę na własnym podwórku odkrywać to, co się w tej fabule dzieje. Nie mogę sobie całkiem, że tak powiem, zaspoilerować, bo mój mózg uznaje, to jest historia skończona. Więc ja osobiście staram się po prostu gdzieś tam rozbijać te sceny i zapisywać po zdanie dwóch, żeby sobie za dużo nie odkrywać, ale żeby wiedzieć, w jakim kierunku ja zmierzam. Jeżeli ja sobie rozpiszę takie sceny, to zadziałało przy czasie niepogody, jeżeli sobie te sceny rozpiszę wszystkie, już będę miała całość, nawet jeżeli jeszcze, wiecie, taką nielogiczną, czy coś by było z nią nie tak, ja już poglądowo, całościowo jestem w stanie twierdzić, które sceny muszą wypaść, które mogą gdzieś tam coś dodać, czy gdzieś na przykład jest za dużo przerwa. Jestem w stanie oszacować, jak to wygląda proporcjami. I to mi na pewno dużo pomogło, bo nie odsłoniłam sobie za dużo, a jednocześnie dzięki temu zostałam na tych torach. Więc no, z tym planowaniem fabuły to jeszcze się cały czas uczę i jeszcze gdzieś tam się odbijam od ściany do ściany z tymi sposobami, ale widzę, że one się zmieniają. Jak coś odkryję, to na pewno o tym napiszę, jak znajdę sposób na zabicie tej blokady, przełamanie jej, też na pewno napiszę, bo naprawdę to jest coś, na czym mi teraz chyba najbardziej zależy, żeby wrócić do tej lekkości tworzenia i tego, żeby się nie przejmować. Okej, okay, to my trzymamy kciuki na pewno za powrót Dzięki. do pisania. I też jest takie pytanie, czy czytasz recenzje, czy jakieś opinie o czasie niepogody na różnych stronach, czy jednak wolisz ich nie sprawdzać? I z jakim odbiorem się głównie spotykasz? I jak reagujesz na ten pozytywny i ten negatywny, jeśli się jakiś negatywny pojawia? No tak, ja na początku praktycznie wszystko czytałam. To nie jest, no, to jest pierwsza książka, tak? Ona jest wydana, już są pierwsze reakcje recenzentów, pierwsze reakcje czy wcześniej patronów, którzy dostali te wersje książki jeszcze przed jej wyjściem z drukarni, więc czytałam i starałam się też wyciągnąć wnioski. Przy czym one naprawdę, te opinie mogą być różne. Ja się z reguły spotykam z takim pozytywnym odbiorem i bardzo łaskawie ludzie patrzą na książkę, jeżeli ona jest debiutem, wiedzą, że nie wszystko musi w niej grać. Oczywiście, jak dostaję no, pozytywne reakcje, to bardzo, bardzo mnie to cieszy, no bo to przecież o to chyba chodzi, nie? Jak chcemy wydać i żeby znalazły się osoby, którym też w duszy ten tekst zagra i które gdzieś tam twierdzą, że faktycznie się odcisnął w ich pamięci, czy po prostu poprawił im dzień, poprawił im nastrój. Natomiast negatywne, no wiecie, to nie jest tak, że ja siedzę i po prostu polały się me łzy czyste, rzęsiste. Siedzę i płaczę po prostu, bo dostałam jakąś negatywną ocenę. Przy czym to nie jest tak, że to nigdy nie boli. Bo to jest wiadomo, to jest takie podejście, przynajmniej ja mam, nie mogę mówić za wszystkich, że to jest coś, czemu ja poświęciłam sporo czasu. To jest coś, nad czym ja pracowałam łącznie 1,5 roku. To są bohaterowie, których ja przez te 1,5 roku gdzieś tam słyszałam w przerwach swojego życia. Słyszałam, no, poświęciłam temu czas, poświęciłam temu zasoby. I wiadomo, że chciałoby się tak zwyczajnie po ludzku, żeby ludziom się podobało i żeby jak najwięcej osób twierdziło, że to jest fajne. Ale negatywne oceny są nieuchronne, bo gusta ludzkie są różne. Jeżeli chodzi o opinię, to teraz już zaczynam się skłaniać bardziej ku takiemu podejściu, żeby ich jakoś za bardzo nie czytać. Ale to nie o to chodzi, że ja nie szanuję czytelników, bo mi to bardzo pochlebia i jak ktoś da negatywną, i jak ktoś da mi pozytywną, bo to znaczy, że poświęcił swój czas, żeby tę książkę przeczytać. Kupił ją, usiadł na nią, wypożyczył ją z biblioteki, czyli poświęcił swój czas w życiu
cenny na to, żeby z tą książką się zaznajomić. Ale chodzi bardziej o to, żeby sobie nie zaburzać tego procesu pisania, bo jeżeli się z takim człowiekiem wysoko wrażliwym, ja na przykład jestem człowiekiem wysoko wrażliwym, to często takie opinie, nawet jeżeli nie wpływają na nas bezpośrednio, że usiądziemy i wiecie, o Boże, jak jestem beznadziejny, one gdzieś rezonują, one gdzieś z tyłu są. I to wszystko robi taki szum w głowie, bo człowiek, jeżeli ma jeszcze jakieś problemy z demonami, tak jak ja mam, i nie będę tego ukrywać, mam problem z demonami, to taki szum i te recenzje sprawiają, że człowiek zaczyna się zastanawiać, czy to, co robi, czy to, co pisze, ma sens. Oczywiście może być taki boost chwilowy, że zobaczy, o, super recenzję, dostałem pozytywną, a teraz jestem, teraz to, co piszę, to musi mieć sens i w ogóle na pewno piszę fajnie, że w ogóle jakby nie uzależniać tego od siebie, jako, żeby to nie warunkowało naszej oceny jako pisarza, czy tego, co piszemy. To jest po prostu czyjś odbiór. I żeby właśnie nie czytać tego za dużo, może zamknąć się w jakiejś bańce, żeby dla dobra swojego, dla dobra pisania. Chyba że czujemy, że to faktycznie nas nie rusza, nie? Że możemy sobie po prostu pozwolić na to, żeby mamy na przykład dobry dzień, na to mamy więcej takich rezerw energetycznych, że możemy przeczytać negatywną opinię, zaznajomić się z nią, przyswoić, zaakceptować. Czasami to jest tak, że czytamy jakieś opinie, mogą nas na przykład wzburzyć, mogą nas poruszyć, bo to zawsze, to my jesteśmy ludźmi, to chcemy, żeby książka była jak najlepsza, więc to jest naturalne, że nas porusza, jeżeli komuś się nie spodoba. Daje się temu po prostu odleżeć i jest po prostu lepiej, bo się trochę emocjonalnie rozładowujemy po czasie. I też, żeby może tak nie słodzić sobie cały czas dobrymi opiniami, nie popaść w taki skrajny narcyzm. Tak, ale to w ogóle najlepiej jest jakby w ogóle się od tego oddzielić. Jakby chodzi mi o to, że to, czy waszą książkę ktoś pochwali, czy nie powinno decydować o tym, czy jesteście super pisarzami, czy jesteście beznadziejnymi pisarzami. Wy musicie po prostu pisać, musicie. Ja w ogóle nie lubię tego słowa, go używam. Powinniście pisać z przyjemnością, powinniście tworzyć spontanicznie, niekoniecznie cały tekst, no jeżeli czujecie, że wam wypada z torów, tak? Ale chodzi o tę radość tworzenia, o to, żeby po prostu siedzieć, żeby to wam w duszy grało, żebyście czuli, że nie wiem, no tak górnolotnie to ujmę, że na dany pomysł wasza dusza śpiewa. Po prostu siedzicie i czujecie to sobą. I to jest przyjemne. To oczywiście są takie momenty, kiedy czujemy się gorzej, kiedy nie mamy na coś sił, kiedy pomysł nas przytłacza, jest tego za dużo. To jest normalne. Są dni lepsze i gorsze. Ale chodzi o to, żebyśmy po prostu pisali z przyjemnością i pisali nie wymagając od siebie zbyt wiele, bo to może człowieka zabić na jakimś etapie. Tak po prostu jego spontaniczną tą radość, taką niemal dziecięcą, nie? Że tworzy. Okej. Tutaj też takie pytanka były. Czy wyślesz ponownie do wydawnictwa tę pierwszą propozycję, którą wysyłałaś? Nie, nie. Jeżeli chodzi o tę pierwszą powieść, to ja mam coś takiego, co chyba ma większość pisarzy gdzieś tam już wydanych. Miałam taką okazję być na jednej z prelekcji z nie pamiętam już jakim pisarzem, pamiętam, że był z Holandii. Już z perspektywy kilka lat po wydaniu i go zapytałam, jak odbiera swoją pierwszą książkę po tych wszystkich latach. To stwierdził, że się cieszy, że wyszła z druku już, bo nie był w stanie po prostu na nią patrzeć, bo był pewnie autentycznie zażenowany po latach rozwoju warsztatu tym, co tam było. Więc ja przeżyłam to z moją pierwszą powieścią, wróciłam do niej i stwierdzam, że to się kupy nie trzyma na ten moment i bardzo chcę w ogóle jakby zburzyć tą całość i zacząć robić fundament na nowo. Jestem na takim etapie, że spisuję sobie różne myśli, mam już jakieś tam, wiem w zarysie, czego chcę od tekstu, ale jeszcze czegoś szukam, jeszcze staram się czegoś tam chwycić. Okej, no i tutaj też jest takie pytanie. Jakiej książki nigdy nie napiszesz, to znaczy jakiego gatunku się nigdy nie chwycisz? Że to już jest takie... Science fiction. Nie ma opcji. To mnie po prostu przerasta. Może jakieś, na przykład jakieś space opery. Ja osobiście na przykład Gwiezdne Wojny sobie lubię, ale to obejrzeć, tak? Ale jeżeli chodzi o takie jakieś hard sci-fi, o jakichś podróżach międzygwiezdnych i wiecie, takich jakichś detalach technicznych, absolutnie nie. To jest w ogóle nie moja bajka, nie moja.
Okej, i już takie ostatnie od naszych słuchaczy. Z czego pisałaś fanfiction wcześniej? Oj, dużo tego było. Tak, takie najwcześniejsze, jak się cofnę, to byli X-Meni, ale to było, wiecie, ja miałam chyba, ojeju, 12 lat, a nie wiem. Pamiętam, że wtedy na Cartoon Network była, czy w Toonami leciał X-Men Evo. Byłam tym mega podjarana i po prostu pisałam o tym. To był nawet czas forum, kiedy te forum miało dużą aktywność i razem w ogóle z samą jakby definicję fanfika i z czym fanfik jest, zrozumiałam właśnie dzięki temu, że ktoś na forum kiedyś zarzucił temat na forum X-Menów i zaczęliśmy wspólnie taką powieść tworzyć, powieść de facto, oczywiście bazowaną na tych X-Menach, ale to było fajne doświadczenie. Potem gdzieś tam się zahaczyłam o fora RPG, gdzie były światy bazowane na Dungeons and Dragons. Były całe na przykład miasta mrocznych elfów na zasadzie wątków forum, że wiecie, na jakąś karczmę jest oddzielny wątek, na jakieś tam tunele oddzielny wątek i tam się postacie różne spotykały, to było super. Potem przeszłam już na takie pisanie, to akurat z przyjaciółką, że pisałyśmy razem, miałyśmy podział postaci i sobie na zasadzie właśnie akcji, reakcji, że mamy swoje role przydzielone i się wcielamy w te postaci i pisałyśmy razem, często też planowałyśmy i to było głównie Naruto. Potem jak już z Naruto wyszłam, to chyba było gimnazjum, liceum, był Bleach i jeszcze, no nie, no w sumie X-Men, Naruto i Bleach głównie, a i Wolf's Rain, ale to z anime. I to chyba tak wszystko, jakbym miała podsumowywać. Właśnie widzę Naruto, tak, Naruto. Tego, nawet ktoś mnie, jeden z recenzentów, chyba książkowy pirat, mnie spytał a propos czasu niepogody, bo mam tam enklawę burzy między innymi, enklawę słońca, czy przypadkiem nie była to inspiracja Naruto i chociaż nie była to świadoma inspiracja, to przyznałam mu rację, że kiedyś pisałam fanfiction z Naruto i być może po prostu te rzeczy gdzieś tam we mnie zostały. Okej. No i już takie pytanka tutaj na totalne zakończenie od nas. Co obecnie czytasz albo polecasz z Wattpada? Ojej, wiecie, z Wattpada to trochę w ogóle mam tyle, żeby to, co tam w ogóle się, co w trawie piszczy. Jeżeli chodzi o Wattpada, to ja nie będę oryginalna, bo nawet sobie dzisiaj tak myślałam, co osobiście sama czytałam i do teraz o tym myślę. To na pewno jest Instytut Absurdu, polecam, tutaj pozdrawiam Lerię, naprawdę fajnie mi się to czytało, więc super. Na pewno pamiętam Madeline, Annę Dziedzic i naprawdę byłam pochłonięta tym. Dużo, dużo właśnie takich dzięki Bractwu Książki w zasadzie poznałam. Pamiętam, ale to już tego już teraz nie ma na Wattpadzie. Brał udział w czytaniu za czytanie. CJ Morgan, Dlaczego Juliet Williams? Ja pamiętam, że tam był taki noir, fajny klimat i byłam naprawdę pod wielkim wrażeniem. Ja w ogóle, czytając często rzeczy na Wattpadzie, ja wam powiem, że to wydaje mi się, że większość z tego takiego przekonania, czy dobrze piszemy, jakby się nie pokrywa z rzeczywistością, bo ja czytam często te teksty na Wattpadzie i one są naprawdę warsztatowo dobre. Mi czasami szczęka opada. Ja mogę normalnie przyznać bez bicia, bo nie mam jakiegoś wybujałego ego, że wiele z was, Łatpadowiczów, pisze lepiej niż ja w czasie niepogody teraz, tak? Czy w ogóle teraz. Więc dużo, dużo jest cała masa takich perełek, które one już teraz by się nadawały do wydawania. Ja na przykład nie przeczytałam całego Instytutu Absurdu, ale już po tych częściach, które ja czytałam, ja bym powiedziała, że to jest tekst, który mógłby się nadawać do wydania. Oczywiście to jest wszystko, to jest na przykład moja opinia. Ja sobie przychodzę i mówię, że to się nadaje do wydania. Wszystko zależy, czy to się wpisuje w te trendy wydawnicze, czy da nam ktoś szansę. Ale chodzi o to, że warsztatowo wielu osobom w ogóle niczego nie brakuje, żeby zadebiutować. Naprawdę. To jest, jestem bardzo zawsze pod wrażeniem, jak wpadam na jakąś perełkę
i się zbieram, że tak powiem, patrzę i o Boże, Boże Markowska, z czym do ludzi, czas niepogody, a tu w ogóle, a tu na przykład Instytut Absurdu, a tu Madeline i tak człowiek siedzi z tymi wypiekami, a tu Markowska i czas niepogody, nie? No ale to wiecie, tak się śmieje. Tak, ja ogarnę. Mamy też takie standardowe pytanie od naszej adminki, której tutaj nie ma, od Orodruiny, która zawsze, zawsze zadaje pytanie, gdzie widzisz siebie za 10 lat? I to pytanie stwierdziłyśmy, że musimy też zadać tobie. Ojej, no chciałabym powiedzieć, że widzę siebie jako rozpoznawalną pisarkę, którą wiecie, gdzieś jakby się pojawiała na konwentach, to ludzie by po prostu stwierdzali, o, to Markowska, jakby to było, wiecie, takie najbardziej oczywista rzecz na świecie. To chciałabym na pewno tego doświadczyć, ale przede wszystkim chciałabym już wszystkie te pomysły, które mam teraz przelać na papier, zdołać je przelać, przypomnieć sobie o tej przyjemności z pisania, tej lekkości. I po prostu mieć już kilkanaście powieści za sobą wydanych, być jeszcze dalej niż po prostu jestem teraz. Nie mam jakichś wielkich oczekiwań. Chciałabym po prostu pisać z przyjemnością i wydawać, i gdzieś tam się wpisać w czyjąś pamięć poprzez to, co piszę. Jeżeli chociaż jedna osoba się odnajdzie w tym, co piszę, to jestem bardzo zadowolona. Okej, no i też mamy takie kolejne standardowe pytania, które każdemu zadajemy, czyli jak ci się podoba ten serwer i serwer Larry i no ogólnie, czy jest fajny, czy nie? Pewno jest fajne. Wiecie, ja ogólnie na Discordzie nie siedzę dużo. Jestem, tak jak mówię, dinozaurem. Przy czym widzę, już sobie przejrzałam tutaj już wcześniej też różne kanały, które macie, i uważam, że to jest świetna sprawa, jeżeli chodzi o takie zrzeszanie ludzi, którzy piszą. Bo co ja osobiście odkryłam i doceniłam po czasie, to jest właśnie mieć taką społeczność, z którą możecie o tym rozmawiać, mieć zaufane osoby albo grupę, którą możecie sobie tak po prostu spontanicznie wylać żale. Bardzo dużo mi pomaga to, że sama mam takie grono, że mogę, kiedy mi coś nie idzie w scenie, czuję ból istnienia, bo nie wiem, bo trzeba. Ostatnio chyba chciałam jakąś pierdołę tam napisać i robiłam research o zaprzęgach końskich przez 4 godziny, a potem ktoś to przeczyta i w ogóle nawet nie będzie wiedział, że tam był koń, bo to była taka duperela, a trzeba ją sprawdzić, żeby było wiarygodnie, tak? Więc, żeby po prostu mieć takie miejsce, w którym te bolączki wspólnie przeżywamy, ludzie, którzy nas zrozumieją i dzielą nasze pasje, bo jeżeli jesteśmy w takim środowisku, gdzie naokoło ludzie tej pasji nie podzielają, to generalnie mam poczucie, że jesteśmy jacyś dziwni. A tutaj jest mega fajne miejsce do rozwoju, do tego, żeby w różnych aktywnościach brać udział i działa też jako motywator, nie? Możecie się wzajemnie kopać w tyłki, że tak powiem. Kiedy ktoś tam ma problem albo pomóc, więc fajne, fajne to jest. Ja w ogóle jestem pod wrażeniem tego, ile tu jest osób ogólnie zapisanych na ten konkretny kanał, więc super to jest. Fajnie, że tak właśnie, że ten Wattpad działa też poza samą stroną, bo czasami jest strasznie toporny ten Wattpad z tymi powiadomieniami. Żeby się skontaktować z kimś, wiadomo, nie każdy wchodzi, a tutaj po prostu macie tego Discorda i jesteście dostępni pod ręką dla siebie, tak? Jest mobilne i jest fajne, a nie toporności Wattpada. Tak, co zabawne, to powstało po aktualizacji, która usunęła kanał informacyjny z Wattpada, więc w ogóle to jest. A, okej. Okay. No, tak, w sumie coś pamiętam faktycznie, ale no, Wattpad jest fajny, ale zostawia wiele do życzenia, jeżeli chodzi o taki spontaniczny kontakt ludzi, bo te wiadomości, tak, z tej skrzynki się jakoś tak super nie korzysta, a wiadomo, że lepiej mieć taki, powiedzmy, mobilny czat, tak, którym można sobie pogadać i działa to wszystko sensownie, a nie, że nagle wam wyskoczy powiadomienie albo wyskoczy coś, będziecie chcieli tam przejść, a się okaże, że tego się nie da wyświetlić. Albo wam w ogóle, no cuda, ja już naprawdę na tym Wattpadzie cuda widziałam, jeżeli chodzi o powiadomienia u mnie i inne rzeczy. Tak. Jeszcze jest takie pytanko, czy polecasz turniej osobliwy od Bractwa? Pewnie, że polecam. No kurczę, ja bym naprawdę całej masy rzeczy
Znaczy, pomijając, bo turniej osobliwy to mówicie o konkursie, ale w ogóle całe Bractwo Książki jako akcję. To jest fajna w ogóle szansa, żeby sobie dać ten feedback wzajemnie. A jeżeli chodzi o sam turniej, no to jak najbardziej, bo zawsze jest to jakaś tam gratyfikacja, że tak powiem, tego, co robimy. I to może też nam dać kopa na dalsze sukcesy, też te wydawnicze. Okej, no to dziękujemy za taką opinię i też na koniec, jeśli chcesz, to śmiało możesz kogoś teraz jeszcze pozdrowić dodatkowo. Ja w ogóle pozdrawiam wszystkich z Bractwa Książki, bo dużo, dużo dzięki temu dostałam feedbacku takiego fajnego, budującego, i dużo, dużo osób też pamiętam. I naprawdę ciepło zawsze odpada, wspominam, jak o nim myślę, bo on się stał takim impulsem też, żeby ten czas niepogody dalej pisać. Więc to jest super w ogóle, że tu jesteście i że jest taka grupa. I można po prostu się spotykać i rozmawiać o różne rzeczy. Dobrze, dziękuję Ci za rozmowę, bo była naprawdę super. No, mam nadzieję. Wiem, że mam dużo takich trendów, jakieś właśnie, że tak powiem, generalnie ja to sama słyszę, jak mówię, ale jest ciężko mi to mówić, a najgorsze są chyba te wszystkie jak się mówi. Ciężko jest tego strasznie uniknąć, jak się gdzieś ma z tyłu głowy tysiące myśli, a chce się jakoś klarownie komuś wyrazić i przy tym jeszcze pamiętać o pytaniu. Spokojnie, spokojnie. Naprawdę, nic się nie dzieje. Naprawdę, dzięki za wywiad. Myślę, że reszta też Ci podziękuję, bo wiele się ciekawych rzeczy dowiedzieliśmy w ogóle o tym samym procesie wydawniczym. Tak, bo tu się coś mówi, a tu jest trochę inaczej i no wiadomo. Spoko, ja w ogóle ze swojej strony, jak chcecie tam jeszcze jakieś wydawnicze takie doświadczenia, no to do siebie zapraszam na 500 plus bolączek pisarza, szczególnie z tymi domanami, jak ostatnio pisałam, jeżeli ktoś ma takie problemy z wiarą we własny tekst.